Witajcie. Co prawda nagrałam już początek do tego filmu, ale przecież chciałabym Wam podziękować. Podziękować za tak miłe przyjęcie mojego pierwszego filmu dotyczącego ziółek. Jestem podekscytowana i przeszczęśliwa, że był taki odbiór. Jestem przeszczęśliwa, kiedy czytałam te Wasze komentarze. I powiem Wam, że zostałam zachęcona do nakręcenia kolejnych materiałów. Ja zawsze będę Was informowała, czy to jest filmik perfumowy, czy też nie, żebyście mogli sobie wybrać. Wiem, że nie każdego może interesować tematyka ziół bądź innych tego typu tematów. Dlatego jeszcze raz wielkie dzięki za tak miłe, miłe przyjęcie. Przechodzę teraz do tego, o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Witajcie! Zachęcona ostatnim zakupem od Jenny Glow postanowiłam sprawdzić kolejne dwa zapachy. Przychodzę dzisiaj z nimi do Was. Wiem, że Justyna również je zakupiła. Prawdopodobnie już widzieliście jej film. Jeżeli się nic nie wydarzyło, to powinna go była umieścić w czwartek. Bo ja i Justynka ze sobą rozmawiamy. Również o perfumach. Zresztą przeważnie o perfumach bardzo często. I tutaj na pewno będą dwie różne opinie, ponieważ każda z nas i jeden i drugi zapach, o którym Wam dzisiaj opowiem, postrzega zupełnie inaczej. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii w tej kwestii, zostańcie ze mną. Zapachy, o których Wam dzisiaj chcę powiedzieć, to są dwa kolejne wypusty. Nie zapisałam sobie roku. Pomegranate i Wood and Sage. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam w wymowie. Jak widzicie, otwarte. Słuchajcie, kartoniki różnią się kolorem. Jeden i drugi ma tutaj na boku wytłoczone logo, tak jak wcześniej, przy Velvet and Wood. No nie chcę to być jakieś tutaj super wyraźne. Może gdybym zdjęła fliki, widzielibyście. Wiem, że część z Was również zapragnęła poznać inne zapachy Jenny Glow. Część z Was już je bardzo dobrze zna, ponieważ są one na rynku od jakiegoś czasu. Co ciekawego myślę na ich temat? Zacznę, nie będę ukrywać, od mojego ulubieńca, jeżeli chodzi o tą parkę. Będzie to Pomegranate. Mam nadzieję, że dobrze mówię, bo sprawdzałam. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Ma w sobie coś takiego pięknego, kwiatowo-owocowego. Kiedy wącham go z korka, ale gdy go nakładam i zrobię to teraz na skórę, to jest, słuchajcie, to jest coś, co mogłaby nosić taka, wiecie, businesswoman. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, to zapach letni, tak? Ale właśnie sobie wyobrażam go do takiej kobiety w bardzo eleganckim kombinezonie albo żakiecie i spodniach, w szpilkach, włosy związane w koka, która przechadza się, spaceruje, załatwia sprawy biznesowe. Dla mnie ten zapach jest taki bardzo charakterny, taki bardzo mocny, bym nawet powiedziała męski. Ale kiedy ta kobieta po kilku godzinach wchodzi do domu, zrzuca szpilki, ściąga ze siebie marynarkę, żakiet, on łagodnieje, podobnie jak ona, i przechodzi w tą stronę bardziej damską. Tak, tak, tak właśnie go sobie wyobrażam, na takiej pani lekkowładczej, która później zmęczona zasiada w domowym zaciszu. Nie wiem, jak Wam się kojarzy mi, natomiast właśnie w ten sposób. A co sprawia, że akurat tak mi się kojarzy? Zrobiłam sobie jak zwykle notateczki, bo kiedy omawiam kilka zapachów, a dzisiaj to jest kolejny film, który dla Was zrobię. O tym jeszcze nie wiecie, ale już się dowiedzieliście. Ja potrzebuję moich notatek. Zapach posiada w sobie truskawkę, różowy pieprz, melon, goździki, patchouli, piołun, piżmo, wanilię i bursztyn. I to jest taki zapach, gdzie słodycz i gorzkość konkurują ze sobą.
i bardzo mocno wybijają w tej pierwszej, początkowej fazie. To jest bardzo zdecydowane otwarcie, takie bardzo kontrastowe, gdzie właśnie mamy piołun i wanilię, które w otoczeniu owoców bardzo ładnie tutaj ze sobą tańczą. Do tego dołącza pieprz i goździki i dzieje się fenomenalny spektakl. Bardzo mi się podoba ten zapach. Ta kompozycja, w jaki sposób została ułożona, jest naprawdę bardzo taki charakterny, przynajmniej w moim odczuciu. Charakterny i właśnie kontrastowy, pełen sprzeczności. To mnie właśnie w nim urzekło. Ma dosyć interesującą projekcję, bo przez 1,5 godziny ja go dosyć dobrze czuję na skórze. Później, tak jak poprzednik, łagodnieje i trwa na niej tak do 6 godzin. To jest taki, wiecie, taki zapach, który cały czas wyczuwam. 6 godzin, spokojnie, bez żadnego problemu. Tak jak Wam powiedziałam, on później łagodnieje i robi się taki bardziej słodki, przyjemniejszy, mniej, nie wiem, drapieżny. Jeżeli kobieta bizneswoman może być drapieżna, no to wiecie o co chodzi. No, zrzuca te szpilki z tego koka i rozpuszcza te włosy, siada na tej kanapie, zrzuca te buty. No, nie wiem, no ciągle mam takie skojarzenie, jeżeli chodzi o ten zapach. Naprawdę. Żadne tam lato, słuchajcie. Chyba, że jest to kobieta w białych, wysokich sandałkach, w białej sukni, przewiązanej paskiem, z takim białym kapeluszem z szerokim rondem i ciemnych okularach. No, ewentualnie wtedy tak. Skojarzonka. No i później mamy Wood and Sage. I to jest zapach z kolei, tylko sobie tutaj napsikam, który jest porównywany przez niektórych do Dolce & Gabbana Light Blue. Jego mam tu. Tu go mam. I powiem Wam, że ja z tym zapachem mam delikatny problem, ponieważ początek absolutnie mi się nie podoba. W przeciwieństwie do Justyny, która jest zakochana w nim, ale dla mnie początek, nie rozumiem go zupełnie, totalnie go nie rozumiem. Zupełnie go nie rozumiem. On sprawia mi przyjemność dopiero kiedy właśnie te początkowe interwały, tak mogę powiedzieć, się ulotnią. I zaczynam czuć coś innego. Początek mi się zupełnie nie podoba. Może też dlatego, że ja nie przepadam, bardzo, bardzo nie przepadam, w przeciwieństwie do mojej przyjaciółki, która kocha ten zapach, właśnie Dolce Gabbana Light Blue, to jest woda toaletowa. Nie lubię tego zapachu. Dlatego prawdopodobnie nigdy też nie zobaczycie jego recenzji u mnie, chyba że będę po prostu chciała go porównać. Tak, one są, nawet z korka one są do siebie podobne. Light Blue jest bardziej cytrynowy niż ten zapach od Jenny Glow. Jest taki moment, gdzie one są naprawdę bardzo, bardzo podobne, kiedy łagodnieją. Właśnie to jest ten moment, kiedy ja zaczynam się uśmiechać. Początek nie, później już po jakiejś pół godzinie, godzinie jestem w stanie zaakceptować ten zapach, ale to nie jest absolutnie na pewno miłość i to jest zapach z serii tych patrzę na ciebie i nie wiem, czy cię polubię. Dokładnie tak on wygląda. No dobrze, trochę tutaj o nim opowiedziałam, ale co takiego on ma w sobie, że ja do niego podchodzę z naprawdę dużą rezerwą? Cytrynę, nuty wodne, brzoskwinie, drzewo cedrowe i piżmo. No teoretycznie wszystko powinno być pięknie, ale dla mnie tutaj coś nie działa, coś zgrzyta właśnie w tym otwarciu. Nie wiem, co to jest. Dla mnie on jest taki bardzo chemiczny. Ja wiem, że wśród Was są miłośnicy zapachu, bo już wcześniej czytałam w Waszych komentarzach, że są osoby, które go po prostu uwielbiają, kochają. Ja niestety nie dzielę go tą miłością, ponieważ ja go naprawdę nie rozumiem. Tak, a chciałabym rozumieć to, co noszę. Na razie to jest jeszcze. On jest dla mnie teraz taki mydlany, takie mydło, takie trochę szare mydło. A widzicie, no tak go odbieram. Może to przez tą moją skórę.
I to nie jest dla mnie nic miłego, nic przyjemnego. On dopiero później będzie okej. Okay. Tak jeszcze dla Was, tutaj przy Was, na morze light blue tutaj. Poczekamy sobie chwilkę. Light blue jest bardziej cytrynowe, to już powiedziałam. Bardziej świeże i bardziej akceptowalne dla mnie niż ten. Nie. Początek naprawdę jest inny. Nigdy w życiu bym ich nie porównała. Dopiero po później, właśnie po tej pół godzinie, one zbliżają się do siebie i wtedy są przyjemniejsze, łagodniejsze. Bardziej cytrynowy. Zdecydowanie świeższy ten nie. Jestem na nie. 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 Nie wykluczam, że gdzieś tam kiedyś może się pojawi on. Fakt, że to jest opakowanie, słuchajcie, już przeze mnie otwarte. Tak, no otwarte, widać, że otwarte, ale być może kiedyś będę go chciała po prostu Wam oddać. Nie wiem, może w jakimś rozdaniu, jeżeli nie jest to dla Was jakiś problem, że perfumy zostały otwarte, chętnie bym go przekazała dalej dla kogoś, kto będzie je kochał, bo to był zapach wciemny absolutnie i ja go nie kocham. A wiecie, że jeżeli są jakieś zapachy, które mnie. Chciałam tak. Po angielsku trochę, ale teraz mi nie wyszło, bo słowo uciekło, które mnie nie zachwycają, nie kuszą, nie przyciągają, to ja ich po prostu nie mam. Oddaję albo odsyłam. Tego nie będę odsyłać, bo nie zapłaciłam za niego jakiejś wygórowanej sumy pieniędzy, ale bardzo chętnie, tak jak powiedziałam, oddam go jakiemuś miłośnikowi, komuś, komu po prostu on sprawia radość. Tak? Jeżeli oczywiście ta osoba nie będzie miała nic przeciwko z uwagi na to, co się tutaj zadziało. Ja go sobie tutaj odłożę. Wrócę do tego pierwszego. Oh, bardzo go lubię, bardzo go lubię, bardzo, bardzo go lubię. W rankingu między tym a Velvet and Hood wygrywa jednak mimo wszystko Velvet and Hood, ale będę go używała, bo jest naprawdę ciekawy. Zresztą widzicie po mojej reakcji. No, ja nie potrafię mówić o zapachu, udawać, że coś mi się podoba. Ten mi się bardzo podoba. Moi drodzy, to wszystko, z czym dzisiaj do Was przychodzę. Być może skuszę się na kolejne propozycje od Jenny Glow. Jest ich kilka, które mnie kuszą i nęcą. Być może się one u mnie pojawią. Jeżeli ktoś z Was ma zapachy, może tak, poproszę Was po prostu o coś. Jeżeli ktoś z Was ma inne zapachy, a chciałby się ze mną podzielić, wysłać odrobinkę, tak jak taki sępik jestem teraz, przepraszam, trochę głupio mi, ale jeżeli ktoś chciałby zrobić małą odleweczkę z zapachów, napiszę Wam może w komentarzach, nie w komentarzach, tylko w opisie, które chciałabym sprawdzić, bo ja teraz nie pamiętam dokładnie ich nazwy, więc nie chcę tutaj ściemniać, ale jeżeli jest wśród Was ktoś, kto je posiada i chciałby zrobić małą odlewkę, wysłać, żebym mogła Wam o nich opowiedzieć, to bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dobrze. Życzę Wam udanego dnia. Napiszcie mi, co Wy myślicie na temat tych dwóch zapachów. Przyjmijcie moje słowa z przymrużeniem oka, bo wiecie, tyle ile osób, tyle jest miłośników bądź przeciwników danego zapachu. Pozdrawiam jeszcze raz, buziaki, całuski, cześć!